A w naszym studiu, zgodnie z obietnicą, goście Jarosław Stolarczyk, Platforma Obywatelska, Max Kraczkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panowie. My dzisiaj pytamy naszych telewizów w sądzie SMS-owej o to, czy popierają protest pielęgniarek. Jak waszym zdaniem skończy się ten konflikt? Dzisiaj rozpoczęła się głodówka. 5 pielęgniarek podjęło głodówkę w Sejmie. Głodówkę i protest pielęgniarek, ale w całkiem innym wymiarze i z innym skutkiem obserwowaliśmy kilka lat temu w poprzedniej kadencji. Ja się zastanawiam, skąd taki właśnie duży konflikt, bo to jest tak naprawdę, te zmiany prowadzą do usankcjonowania tego stanu, który jest obecnie, bo tak naprawdę niczego nie zabieramy, dajemy cały czas wybór, pielęgniarki mogą pracować na etacie, mogą również podpisywać kontrakty, mogą pracować na kontraktach tak, jak pracują lekarze. Także dziwię się, że jest aż tak duży sprzeciw i zastanawiam się, czy to wynika z niezrozumienia tych zmian, które mają wejść. Ale panie pośle, nie zna pan specyfiki związków zawodowych? Znam jak najbardziej. Byłby sobą, gdyby nie domagał się tych najbardziej korzystnych dla siebie przywilejów. No to są negocjacje. A propos przywilejów, bardzo rozdętych, jak mówią ekonomiści, trzeba było ograniczyć te przywileje i jakoś racjonalnie do tego podejść, a nie zabierać pieniądze z kieszeni podatników, tak mówią ekonomiści w kontekście całej awantury dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych, że to był jednak no, łatwiejszy wybór, tak? Zdecydować się na przesunięcie składki niż ciąć wydatki i ograniczać przywileje, no bo ograniczanie przywilejów, wiadomo, kojarzy się z protestami. Czyli łatwiej było jednak do OFE sięgnąć, tak? Znaczy może nie to, że łatwiej, ale tak naprawdę to była tak duża reforma, i trzeba jak gdyby trzymać pieczę nad tą reformą. Taką zmianą trzeba zarządzać przez lata. Nie można tylko zrobić coś i czekać, aż w jakiś sposób będzie to aż będzie to po prostu szło w niewłaściwą stronę. Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy się zmienia i dlatego trzeba przede wszystkim zarządzać tą zmianą. Panie pośle, bo mówi się, że wczorajszą debatę Rostowski i Balcerowicz przegrało Prawo i Sprawiedliwość. Bo w ogóle nie byliście obecni. Pewnie mówi tak Platforma. To znaczy faktycznie dwie osoby były z tego samego obozu. To dlaczego, pytam, jeżeli tak się stało? Dzisiaj tak gęsto tłumaczy się minister Rostowski z działań rządu i zapowiada, że w ciągu kilku najbliższych lat składka będzie znowu wracała do OFE. Kolejna sprawa. Prowizje pobierane przez OFE. Skoro rząd tak bardzo nie ceni polityki prowadzonej przez OFE, inwestowania naszych pieniędzy, dlaczego się nie zajął składkami? Skoro zmniejszył składkę generowaną, przekazywaną tam, dlaczego nie zajął się składkami, które pobierają, przepraszam, prowizjami, które pobierają OFE? No pytań jest wiele. To jest ogólnie śmieszna dyskusja dwóch panów, którzy, tak jak powiedziałem, nie chcą zrobić sobie krzywdy. Mamy człowieka, który powinien odpowiadać, tak wyszło w partii rządzącej. To znaczy nie, no tak naprawdę według mnie zabrakło wczoraj chyba takiej tak zwanej łopatologii. Po prostu nie było powiedziane dobitnie, że nie wystarczy urodzić dziecko, ale trzeba również je wychowywać, trzeba zarządzać tą zmianą, o której wspomniałem w pierwszym wejściu. Także tutaj zabrakło tych prostych takich słów, tego prostego przekazu. Panowie sobie porozmawiali na swoim poziomie, a jednak chodziło nam o to, żeby po prostu bardzo przeciętny obywatel zrozumiał. Ale to już chyba jesteśmy po sprawie, no bo rozumiem, że decyzje polityczne. Decyzje zostały podjęte. Szybkie tempo. Będzie głosowanie na koniec marca i to tak. Jeszcze zostały nam 3 minutki, więc jeszcze chciałam porozmawiać o naszej polityce zagranicznej, bo kiedy Donald Tusk jasno i wyraźnie powiedział, że Polska nie weźmie udziału w akcji w Libii, no to był popierany, ale nagle pojawił się artykuł minister Fotygi, z którego, jak rozumiem, można wyczytać to, że Donald Tusk działa pod dyktando Rosji i Niemiec, tak? Skoro Rosja i Niemcy się wstrzymali, no to my pod dyktandem też absolutnie się wstrzymujemy. Europa była solidarna tutaj ze względu na to, że każdy naród ma prawo dążenia do swojej wolności. Natomiast żadna władza nie może używać środków militarnych przeciwko swojej ludności cywilnej. No dobrze, to właśnie, Polska... jakbyśmy wzięli udział w tej interwencji, to byście mówili, że po co się pchamy nie, w kolejną ja nie, wojnę. Nie przesądzam, czy powinniśmy, czy nie, tylko stwierdzam tak, że Europa to znam Prawo i Sprawiedliwość. Nie, w żadnym wypadku nie. Ja teraz dopiero wróciłem z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości z dwudniowego pobytu w Kairze, gdzie spotkałem się z kandydatami na prezydenta, z przedstawicielami kandydatów na prezydenta i głównych partii. Porozmawialiśmy o problemie chrześcijan. Ale rozmawiamy teraz o Libii. I jeżeli chodzi o kwestię Libii, to też środowisko bractw muzułmańskich dziwi się, że Europa jest podzielona nawet w tak oczywistych sprawach. Ale
Panie pośle, nie zgodzi się pan, nie ma wyraźnego podziału w tym temacie. No jest Niemcy, Rosja, no tak, prawda? No ale nie ma takiego zagrożenia, że to spowoduje jakiś konflikt wewnątrz Europy, że jedne kraje bardziej ochocze. No na pewno nie będzie. Nie sądzę, żeby Donald Tusk wysłał czołgi za chwilę na ulicę, czy żeby coś podobnego się wydarzyło. To tak pół żartem, pół serio. Ale chodzi o to, że po prostu świat arabski oczekuje tego, żeby Europa powiedziała wprost. Jesteśmy przeciwni mordowaniu ludzi na ulicach przez dyktatorów. Ale dyplomatycznie to jest możliwie najlepsze rozwiązanie, jakie zostało podjęte. Tak naprawdę, nie mamy tam co wysłać. Ekonomicznie nie jesteśmy przygotowani do jakiejś akcji, która nie wiadomo jak długo potrwa. I uważam, że to, że zadeklarowaliśmy humanitarną pomoc, to jest, na pewno jest najlepsze to rozwiązanie wobec tej sytuacji. Także tutaj nie możemy... Ja zdaję sobie z tego sprawę, że jestem tutaj w tym studiu w zasadzie z najmocniejszą intelektualnie jednostką PiS-u, w szeregach PiS-u. I dziwię się czasami, że tak mocno pan poseł tutaj oponuje przy tych rozwiązaniach, bo to są naprawdę dobre rozwiązania. Czyli dobrą decyzję podjął premier, jak rozumiem, tak? Uważam, że na pewno jest to krok w dobrą stronę i z mojego punktu widzenia jako Maxa Kaczkowskiego. Angażowanie polskich sił zbrojnych poza granicami kraju powinno być zawsze ograniczone do minimum, bo to jest życie naszych obywateli. Jeżeli... Czy nie podpisałby się pan pod tym artykułem Anny Fotygi, jak rozumiem? Ja nie byłem autorem, autorem była Anna Fotyga, natomiast powiedziałem, z mojego punktu widzenia... Ale jest to w gabinecie cieni, zły artykuł, tak to ja powiem. Uważam, że ten krok, który żeśmy podjęli, jest krokiem w dobrą stronę. Tu chodzi tylko o kwestie polityczne, jakby naszej współpracy z sojusznikami z Europy. Dobrze, panowie, kończy się marzec. Już za chwilę będziemy zastanawiać się, jak będą wyglądały obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jest też problem z raportem ministra Jerzego Millera, który w zasadzie będzie w maju, ale nie wiadomo, czy na początku, czy nie pod koniec. W międzyczasie może być to uzależnione od wizyty Baracka Obamy, czyli może być to w czerwcu. Nie wiemy, kiedy poznamy raport. Wiemy, że będą coraz gorętsze emocje. Dzisiaj słyszałam Hannę Gronkiewicz-Waltz, która mówi, że Prawo i Sprawiedliwość niepotrzebnie zupełnie tak epatuje tę kwestię gaszonych zniczy. Z tego też się zrobił konflikt, gaszenie pamięci. Żyjemy w państwie póki co, gdzie można głosić swoje poglądy w sposób wolny. Dziwię się pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, że takiego prawa odmawia opozycji. Ja pamiętam, jaką tragedię w cudzysłowie polityczną rozgrywali posłowie Platformy Obywatelskiej przy byle tematach, w których wówczas rządzące Prawo i Sprawiedliwość nie podzielało opinii co do na przykład, nie wiem, przekazów medialnych czy innych kwestii życia codziennego opozycji. I mamy do tego prawo, żeby dziwić się, że znicze znikają w takim tempie. Dlaczego? Są stawiane przez ludzi. No chyba państwo jest dla ludzi, a nie dla polityków Platformy. No to jest chyba oczywiste. To nie jest takie szukanie zaczepki, przepraszam, że wchodzę z tobą, ale tak jest. To jest takie szukanie, gdzie możemy ewentualnie uderzyć tak naprawdę. Znicze znikają, a zwykle tak było, że w przypadku sytuacji bardzo istotnych z punktu widzenia społecznego, była jednak duża tolerancja na to, gdzie składane były kwiaty, znicze. Dziwne, że akurat w tym wypadku jest niezwykły egoizm i pośpiech sprzątania wszystkiego, co przypomina o Smoleńsku. Ale to nie jest najważniejszy temat, także myślę, że to... Myślę, że ważniejsze jest to, że rząd zabiera pieniądze z OFE, ale równie ważne jest to, że... I że będziemy mieli głodowe emerytury. Ale rząd nie uwielbiam, zabiera. Uwielbiam te hasła. Dziękuję bardzo. Kierowuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Max Kraczkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Stolarczyk, Platforma Obywatelska. Byli gośćmi raportu. 13:15 już za chwilę informacje.